Cześć, jest to nietypowy film, mam nadzieję, że witam tutaj głównie rodziców, ale jeżeli jesteś starszym bratem albo starszą siostrą, to możesz wysłać to do swojego rodzica, aby wiedział, co jego dziecko ogląda w internecie. Jeżeli jesteś też młodszy, to możesz tutaj zostać, bo może się czegoś dowiesz ciekawego. W każdym razie, uważam, że ten film powinien powstać już dawno, dawno, dawno temu, ale ostatnio jakoś dojrzałam do tej decyzji, jakoś sobie poustawiałam wszystko w głowie i myślę, że jestem obecnie gotowa, aby nagrać taki film. Także może zacznijmy od początku, bo pewno jeżeli są tutaj rodzice, to mnie nie znają. Jestem Noliv, jestem trans dziewczyną, kiedyś byłam po prostu chłopakiem, teraz jestem dziewczyną i opowiem wam pokrótce o wszystkim, co robię w internecie, żebyście mieli większy pogląd na sprawę, więc działam w kilku różnych miejscach. Na samym początku warto wspomnieć o kanale Noliv, czyli moim największym kanale, na którym obecnie oglądacie ten film. Nagrywam tutaj filmy z Minecrafta głównie, są to filmy bezpieczne, myślę, dla każdego, nie ma tutaj przekleństw, jest tutaj opowiadana jakaś historia. Myślę, że tutaj jak i młodsze, jak i starsze osoby będą się bawić dobrze, bo mam jakby grono widzów rozległe, tak myślę, od najmłodszych do bardzo, bardzo starych, takich jak ja, co ja mówię, w ogóle nieważne. W każdym razie myślę, że ten content jest bezpieczny dla każdego, jeżeli tutaj chodzi o to. Prowadzę jeszcze Instagrama swojego, na którym czasami pojawiają się treści odnośnie korekty płci, więc jeżeli na przykład nie chcesz, aby twoje dziecko jakby oglądało takie treści, to zaraz ci pokażę, jak to możesz zablokować. Ale wychodzę z założenia, że raczej lepiej rozmawiać z dzieckiem, z tego względu, że no, dzieci dzisiaj są obyte z internetem i jeżeli coś zablokujecie, no to wiadomo, że to smakuje najlepiej, więc no, znajdą inny sposób, aby do tego dotrzeć. Więc myślę, że rozmowa tutaj jest głównie kluczem, ale no, to nie ja tutaj jestem od wychowywania dzieci, zresztą sama żadnych nie mam, więc może gadam głupoty, ale pokażę wam, jak to zablokować. No i jest jeszcze trzecia strona, o którą się rozchodzi też bardzo dużo rzeczy i myślę, że to jest główne miejsce naszych spotkań, jest to OnlyFans. Jest to stronka, która generalnie z założenia jest 18+, wow, źle to pisze, 18+, no i wstawiają tam różne dziewczyny różnego rodzaju nagie treści. Ja też tam mam swój profil, aczkolwiek jak wstawiam takie treści bardziej 16+, u mnie nie ma nagości, aczkolwiek jeżeli wasze dziecko jest poniżej tego wieku, no to też wam pokażę, jak tą stronę zablokować. Warto też powiedzieć, że to nie jest tak, że każdy może sobie tutaj wejść i sobie zobaczyć te zdjęcia, tylko trzeba zapłacić $5, więc jeżeli wasze dziecko nie ma karty, to i tak jakby nie skorzysta z tego, ale po co w ogóle kusić las, gdzie można to zablokować. I zanim przejdziemy dalej i pokażę wam, jak to zablokować, to ktoś powie, no nagrywasz Minecrafta dla dzieci i robisz OnlyFans dla dorosłych. I bardzo długo myślałam i w ogóle walczyłam z całym światem, że no nie wiem, bezsensownie moim zdaniem, dlatego taki film też powinien powstać jak teraz. Jakby jedno i drugie sprawia mi fan. Lubię nagrywać filmy z Minecrafta, jest to moja ulubiona gra i lubię się po prostu dzielić swoją twórczością. Ale jako, że jestem po korekcie płci, jestem po prawie 9 operacji, po 9, zaraz po 10, no to bardzo mi się podoba moje ciało w końcu po 20 tam 7 latach i lubię po prostu wstawiać sobie różnego rodzaju zdjęcia, bo też w przyszłości planuję jakiś tam może modeling rozpocząć sobie tak dla zabawy i można powiedzieć, że tworzę tam takie portfolio, więc nie chcę rezygnować z jednej ani z drugiej rzeczy z tego względu, że po prostu sprawiają mi fan, a nauczyłam się już w życiu, że nie warto zwracać uwagę na innych, tylko na siebie. Jeżeli coś ci sprawia fan, no to i nie robisz temu, nikomu nie robisz krzywdy, no to warto po prostu sobie no nie rezygnować z tego po prostu. Dobra, no to myślę, że ten wywód był wystarczający i teraz jak zablokować te strony? No zostawiam wam link w opisie do pobrania takiej wtyczki na przykład do Chroma. Oczywiście tych sposobów jest więcej, wystarczy na YouTubie wpisać, jak zablokować stronę i ogarniecie to w 5 minut. To jest jeden z przykładów po prostu. Pobieracie sobie taką wtyczkę i w momencie, w którym wchodzicie na... Ona się pobiera, pokazuje wam się takie coś. Tutaj przeklikujecie dosłownie wszystko, co się da. To jest taki mini poradnik, można powiedzieć. I tutaj macie guzik, żeby dodać stronę do blokowanych. Tutaj wklejacie stronę, którą chcecie zablokować. My akurat tutaj gadaliśmy o tym OnlyFansie, więc może nie sam profil, tylko całą stronkę zablokujemy. Cyk, done. I już na tą stronkę, jakby jeżeli ktoś będzie chciał wejść, no to oczywiście no, nie wejdzie niestety, będzie napisane tutaj jakiś obrazek, tym razem stara babcia i stara babcia, w ogóle paradoks. No i taka osoba nie wejdzie na taką stronę. Ale ja wychodzę z założenia, że lepiej porozmawiać z dzieckiem i... No i chyba tyle. W każdym razie ten film powinien powstać dawno temu, jak już o tym mówiłam.
nie jestem też dobra w takich filmach, gdzie muszę coś gadać na jakiś konkretny temat. Nigdy tego nie uskuteczniałam, więc myślę, że to wszystko, o czym możemy powiedzieć. No i wiadomo, tam jeżeli chcecie zablokować, to wystarczy też link z Instagrama wkleić i to tyle. No to mam nadzieję, że to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!